przyjść spontanicznie. Spontaniczna decyzja i to widzę, że casting. No to przyszłam. Ja w sumie miałam doświadczenie na razie z zdjęciami tylko, ale no pierwsze. Tak blisko byłam akurat po drodze. Nie wiemy, czego mamy się spodziewać. W ogóle nic, zero. Zjedziemy i pokażemy. Przedstawimy się ładnie. Tak. Nazywam się Edward Kozłowski, pochodzę z Lubina, mam 59 lat, jestem rencistą. Przyszedłem na casting z ciekawości. Ilu już ludzi do tej... A czy kiedykolwiek pan już grał w czymkolwiek? Nie. Pierwszy domowej raz. Aferze, czasami. My? Dwie czy jedna? Jedna, po jednej. To idź. Tutaj śmiało. Nie proszę iść. Ale nie ma się czego bać. Opowiesz, jak było. Można czekać na dole, na kanapach. My i tak zapraszamy, jak jedna osoba wychodzi, to prosimy na górę, także można sobie wygodnie usiąść. Chodziło głównie o mimikę twarzy, nie o słowa czy zabory, tylko o mimikę twarzy. Siła brutalna. Jak to zagram? Miałam zagrać jakieś takie uczucie miłe. Dostaję pewien przedmiot, ten przedmiot jest jakiś taki miły do cieku, jakieś mi się miłe skojarzenia z nim, znaczy miłe wspomnienia z nim, ja to już po prostu zaczęłam się jeszcze. No, w porządku, takie ciekawe nawet. Nie wiedziałam, że na takim małym przedmiocie można tak dużo zaobserwować było. No i myślę, że dobrze wypadło. Jaki przedmiot? A to było małe pudełeczko takie na mini dysk, na taką kasetkę. Na kasetki, na kasetki. Piękna gra. No musiałam z niej szkoda. Pokaż, jak się grało. Właśnie, jak zagram. To tam trzeba robić takie miny. Jak poszło? Śmiesznie. Chyba to nie jest to, co będę robiła. A dlaczego? Ponieważ po pierwsze się denerwowałam. Denerwowałam się, a po drugie nie potrafiłam wyrazić zachwytu nad pudełkiem po kasecie. Tak mi się wydaje, chyba że... Ale nie. Nie odczuwałam tego zachwytu, więc chyba go nie było widać. Dzięki wielkie.